Dzień dobry, żebyście wiedziały, jak ja strasznie nie mogłam doczekać się dzisiejszego odcinka, żeby rano usiąść i zacząć nagrywać. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mam test długotrwałości podkładu, który zrobił na mnie wczoraj tak duże wrażenie, że naprawdę byłam w szoku. Mowa tutaj o podkładzie firmy NAM, podkład w musie, o bardzo dziwnej konsystencji. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest produkt, który jest produktem nowym, raz tylko wziętym wczoraj do właśnie nałożenia na twarz. Nie wiem, dlaczego on tak śmiesznie zjechał. W każdym razie tak to wygląda. Podkład, który ma spełniać cztery funkcje. Bazy, korektora, podkładu i pudru. Ma w sobie pielęgnację i to jest podkład o jednym kolorze, który teoretycznie dopasowuje się do skóry. Natomiast ja jeszcze w paczce PR-owej od firmy NAM dostałam dwa kosmetyki, które... jeden kosmetyk, który jest kosmetykiem do rozjaśniania podkładu, a drugi kosmetyk do przyciemniania podkładu. Ja sobie we wczorajszej rolce właśnie użyłam dosłownie 2-3 kropelki tego rozjaśniacza i chyba zrobimy to w ten sam sposób, dlatego że to dało mi bardzo ładny efekt idealnego właśnie odcienia dla mojej skóry, więc test tej długotrwałości. Mam jeszcze pozostałe kosmetyki do konturowania, właściwie do makijażu twarzy, czyli mamy podkład, mamy rozjaśniacz, przyciemniacz, mamy róż i bronzer w kremie. Trochę się boję tego różu, słuchajcie, bo to jest płynna konsystencja i ja chyba nie za bardzo przepadam za takimi, ale spróbujemy go. Mamy też 3 odcienie bronzerów i 3 odcienie róży w sztyfcie, więc pokażę Wam te odcienie i spróbujemy sobie zaaplikować na jedną stronę te produkty płynne, a na drugą stronę polecą produkty w sztyfcie. Jeżeli jesteście zainteresowane takim filmikiem, to ja zapraszam na odcinek. Zaczynamy od podkładu, czyli biorę trochę na dłoń, dosłownie o tyle, plus dokładam odrobinkę, żeby nie było też za dużo, żeby nie było za jasno tego białego. Pociapię to palcem. Zrobimy takie czary-mary z kolorem. Czy to będzie już odpowiednia kolorystyka? Chyba tak. No i nałożymy. Słuchajcie, ja nakładam to dłonią. Przepięknie się w ogóle to po prostu sunie po twarzy. To nic nie trzeba praktycznie robić, to się samo nakłada i to się samo rozprowadza, jak słowo daje. Zobaczcie, pod oko, na powiekę. Też fajnie, bo bez problemu palcem można sobie to, że tak powiem, nałożyć i pod nosem, i na czoło. Ja mam wrażenie, że to jest taka konsystencja bardzo, bardzo aksamitnego, wręcz takiego jedwabistego kremu. Nie wiem, co on tam ma w składzie, ten produkt. W każdym razie, no powiem Wam, że poślizg jest wow. Jednocześnie nie jest to tłusty produkt. Dlatego się zastanawiam, co tam jest w składzie. Czy jakieś silikony dali, czy co? No nie wiem. W każdym razie, aż muszę sobie zajrzeć później. Jest też pielęgnacja, tak jak wspominałam chyba. No dobra, ale tak czy inaczej ja chcę doklepać to wszystko gąbeczką, także zamykam słoiczek i doklepuję gąbeczką, bo nałożenie palcem jest ok, czy tam dłonią, ale jednak ja lubię nawet tak już, jak jest produkt nałożony, doklepać gąbeczką, bo to zupełnie inaczej wygląda, uwierzcie mi. Ani pędzel, ani moim zdaniem jakby dłoń, rozprowadzenie podkładu dłonią czy pędzlem nie daje takiego ładnego efektu jak właśnie doklepanie gąbką, więc jeżeli produkt jest tak fajnie jakby rozprowadzający się jak ten właśnie podkład w musie, to warto go rozprowadzić sobie dłonią, bo wtedy mniej produktu zużywamy, bo wiadomo, że gąbka trochę jednak chłonie,
a później sobie fajnie doklepać to gąbeczką. Przesunęłam się odrobinę, żebyście lepiej widziały to, co się dzieje z twarzą. Słuchajcie, co mam Wam do powiedzenia? Po drugim nałożeniu tego podkładu, bo wczoraj nakładałam go pierwszy raz, to, że skóra wygląda przepięknie. On jest taki, on taki daje wykończenie satynowo-pudrowe, bym powiedziała, jest bardzo lekki, kryje. Nie mam wrażenia absolutnie ściągnięcia, wręcz mam wrażenie, że ta skóra jest taka, no taka fajna, nie wiem, no tam czuć, że ten podkład ma bardzo fajną, przyjazną skórze formułę, tak bym to określiła, no i jest naprawdę dobrze. Jest tylko kwestia tego właśnie, jak z długotrwałością, no bo to jest jednak no leciutko, to jest naprawdę leciutko, ja tak naprawdę czuję nic na tej twarzy, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w ciągu dnia. No i teraz, słuchajcie, trochę się boję, bo wpadają te produkty płynne, bardzo płynne i to już czuć, jak się macha buteleczką. Co tu jest napisane na tym różu? Płynna formuła, idealnie wtapia się w skórę i łatwo się blenduje, nadaje efekt świeżego, soczystego koloru, liquid, to dobra, to już po angielsku, bronzer do konturowania twarzy o płynnej formule z jakimś tam kompleksem, nie widzę, jego konsystencja łatwo się blenduje i dobudowuje kolor, jednocześnie zapewnia trwały, naturalny efekt. No i teraz kwestia, jak nałożyć ten bronzer, żeby było dobrze, czy paluszkiem, czy pędzelkiem, czy gąbeczką, trochę się boję robić eksperymenty typu na przykład nałożę sobie 3 kropki i później rozblenduję, bo czasami jest tak, że nałożysz 3 kropeczki, tak, i te kropeczki już się nie dają rozblendowywać, mimo że tu jest napisane, że niby się dobrze blenduje, no ale czekajcie, zobaczymy. W ogóle jeśli chodzi o kolor, pokażę Wam kolor, bo kolor jest taki, bym powiedziała, no chyba raczej taki naturalnie ciepły, tak bym to nazwała. Nie jest jakoś mocno ciepły, ale jest taki naturalnie ciepły. Zobaczymy. Ej, ładnie się rzeczywiście rozblendowuje na ręku, na dłoni. O, na dłoni wygląda to całkiem spoko, bo to też jest, jeżeli nie znacie produktu, fajnie go sobie przemacać, że tak powiem, na dłoni, nawet rozprowadzić na dłoni. Co prawda dłoń trochę inaczej się zachowuje, bo mam jednak inną zupełnie skórę na dłoni niż na policzku, ale to czasami też mówi, wiecie, że produkt na przykład szybko zastyga i nie da się blendować i tak dalej, to wszystko będzie widać. Także ja chyba zrobię taki eksperyment, że polecę pędzelkiem, a później doklepię to gąbeczką. Tutaj mam taki zbity dosyć pędzelek niedużego formatu, że tak powiem, od współpraca Desi i Marzena Tarasiewicz. No i zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Słuchajcie, też bym nie chciała. Żebym nie chciała, żeby mi zjadło podkład, ale tutaj się nic nie dzieje złego, więc. Nawet. I tak patrzę na to, słuchajcie, sama nie wiem. Wydaje mi się, że kolor jest trochę taki nie dla mnie. Nie wiem też, czy tutaj trochę plama mi nie powstała. Nie wiem, jak Wy to widzicie z drugiej strony. Dobra, bronzer położony, zrobimy teraz drugą stronę różę. Chyba nałożymy go z paluszka, czyli trochę go wezmę. Jezu, jaki mocny kolor, słuchajcie, jaki mocny kolor. Taka żarówka, że wow. No nie wiem, dobra, nakładam go trochę na palce, dosłownie tak odrobinę, bo też nie chcę za dużo. Właśnie to jest trochę kłopotliwe, bo nakładanie tego jakby przez wyciśnięcie pompki bardzo dużo produktu wychodzi. Wolałabym, żeby on był jednak, ten produkt na przykład w tubeczce. Mam wrażenie, że wtedy łatwiej by było mi ogarnąć ilość wyciskanego produktu.
że trochę tutaj, jeśli chodzi o pompeczkę, to nie. Moje zdanie jest takie. Zobaczcie, nie wygląda to źle. Ale tak jakoś, nie wiem, sama. Nie wiem, jakoś tak ładnie, ale pod spodem prześwituje mi skóra i to tak jakoś mi śmiesznie, słuchajcie, wygląda. Przejdziemy do drugiej części i tutaj w drugiej części użyję bronzerów i róży w sticku. Pokażę Wam kolory najpierw. Tak się prezentują kolory bronzerów. Numer 1 chłodniejszy, 2 cieplejszy i ciemniejszy sporo kolor numer 3. Tutaj mamy kolory róży. Zobaczcie, jakie piękne. 1, 2 i 3. Róże mają kozacką pigmentację, bo w ogóle tak się wżerają z kolorem, że no nie mogłam zmyć tej dłoni. Bronzery jakoś tak z bronzerami lepiej poszło. Wybrałam sobie kolor numer 2, czyli kolor, który nazywa się True Neutral. On jest taki naturalny, ale cieplejszy. Myślę, że będzie właśnie w podobnej tonacji, co ten w liquidzie. No i tutaj zrobimy, tak jak zwykle nakładam takie produkty, czyli nałożymy produkt bezpośrednio i rozblenduję go gąbeczką, mając na uwadze to, że nie znam produktu, więc nakładam, wiecie, tak bardzo delikatnie. Blenduje się fajnie. Ale z tym kolorem jakoś tak, wiecie, nie wiem. Czy to nie jest w ogóle odcień dla mnie? Ale chciałam, żeby był zbliżony do tego drugiego, nie? Bo chcę wyjść z domu, a nie chcę, wiecie, z jednej strony mieć takiego, a z drugiej strony takiego koloru. Więc starałam się, żeby ten kolor był zbliżony do tego drugiego. On mi się, powiem Wam, tak nierówno rozblendowuje i to mnie irytuje trochę. Że zarówno z tej strony, jak i z tej strony, ja mam wrażenie, że ja sobie narobiłam plam. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego produktu, czy na przykład tego, że jest nałożony jednak na pudrową konsystencję tego podkładu. Nałożymy jeszcze róż. I ja tutaj wybrałam róż, który będzie też kolorem odpowiadał temu różowi, czyli wybrałam 3, najmocniejszy. Zobaczymy. Zrobię 2 stempelki, żeby też tego za dużo nie nakładać. Nie znam produktu, więc też nie chcę przesadzić z ilością. Chociaż taki produkt, który mamy w sztyfcie, czy też w liquidzie, to nie wiem, ale w sztyfcie to jest to coś, co można zawsze sobie rozblendować, tudzież trochę, jak będzie za dużo, to podziałać gąbką, na której jest trochę jeszcze podkładu. Zrobione i wiecie co, mam wrażenie, że ja mam tutaj plamę po prostu zrobioną z tego bronzera. I z tej strony jest podobnie. I myślę, że jest to jednak kwestia tego, że one zostały nałożone na podkład z wykończeniem pudrowym. Myślę, że tutaj jest pies pogrzebany. Przetestowane jest wszystko. Ja teraz skończę makijaż i za chwilę pokażę Wam się z bliska, jak wygląda to wszystko w makijażu. Makijaż zrobiony. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda skóra z bliska, z jednej i z drugiej strony, żebyście mogły same ocenić ten podkład i jak on wygląda na skórze. Tutaj jeszcze kadr ze światłem dziennym, bo to światło dzienne zawsze daje inny efekt. No i widzimy się za kilka godzin, ja się zamelduję i opowiem, jak się podkład zachowywał w ciągu dnia. Właśnie wróciłam z wieczornego spaceru, jest mega zimno, od jutra mają temperatury pójść w górę i strasznie czekam na to jutro. Słuchajcie, myśmy ostatnio wrócili z Dubrownika, tam było 20 kilka stopni,
A jak wracaliśmy tutaj, to od razu tak z 20 kilka zeszło do 6 i to nie jest przyjemne uczucie, więc czekam na te kilkanaście na plusie. No ale póki co, zajrzyjmy do lusterka. Słuchajcie, ja już zaglądałam, ja jestem zachwycona cały czas tym podkładem. Minęło ponad 8 godzin. Podkład dalej na twarzy jest, co prawda jest wyświecony, ale jakby to wyświecenie totalnie mi nie przeszkadza. Teraz jest taki trend na efekt glow na skórze, więc jak trochę się wyświeci, a jest ten podkład, nie schodzi, tylko jest na twarzy, to nie wygląda wcale źle. Trochę go się wytarło mi przy linii włosów, to widzę, jest zauważalne, ale muszę Wam powiedzieć, że ja dzisiaj byłam w kurtce z kapturem i ponieważ kaptur nasadzałam, to wiecie, siłą rzeczy włosy mi poszły do przodu, na twarz, więc tutaj przy linii włosów mogło się wytrzeć, miało prawo. Natomiast no wszystko inne wygląda fantastycznie. Ja Wam jeszcze pokażę, jak buzia wyglądała po 4 godzinach w świetle dziennym. Tak to wygląda i zobaczcie, naprawdę rewelacja. Podkład ten sprawdził mi się też jako korektor. Słuchajcie, on normalnie leży ładnie pod okiem. Mało tego, ja go jeszcze nałożyłam na powieki i na to dopiero nałożyłam makijaż. Dziewczyny, ja wiem, że nie spodziewacie się takiego zakończenia odcinka. Jest totalny zwrot akcji, jeśli chodzi o moją opinię na temat podkładu w musie, ale o tym za chwileczkę. Chcę jeszcze na koniec, dlatego właśnie pojawiam się w innym makijażu, innego dnia. Jest niedzielny poranek i tylko ten kawałek został mi do domontowania i zaraz wrzucam Wam roleczkę. Film Wam zaraz wrzucam na YouTube. Ale chciałam właśnie przetestować na makijażu, w którym mam użyty podkład Yves Saint Laurent w połączeniu z tą rozświetlającą bazą NAM. Czyli wiecie, podkład Yves Saint Laurent znacie, ja go bardzo często łączę sobie z kremami BB. Teraz właśnie przetestowałam z tą bazą, rewelacja. Ale chcę przetestować te produkty w stickach. Dlaczego? Dlatego, że ja bardzo lubię konturowanie właśnie stickami. Mój ulubiony to jest stick z NYX. No i zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, ponieważ totalnie mi się nie sprawdziły te sticki na tym podkładzie o pudrowym wykończeniu, więc może inaczej to będzie wyglądało właśnie na takim podkładzie, który jest moim ulubionym podkładem, który nie ma pudrowego wykończenia. I teraz tak, nakładam go sobie na policzek i będę rozblendowywać go gąbeczką. I zobaczcie, od razu widać różnicę. Ja nie wiem, czy Wy widzicie różnicę między tym, jak teraz się zachowuje ten stick, ten produkt, a jak się go nakładało na ten podkład w musie. Zdecydowanie ma znaczenie, na co nakładamy dane produkty, czyli przygotowanie skóry pod dany produkt. Teraz wezmę róż, róż numer 1, czyli ten taki bardzo delikatny różowy. Trochę mi się tutaj dziwnie. Aha, dobra, wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Troszeczkę mi się tak jakby odkruszył, ale daje się to rozblendować, więc wszystko ok. I teraz wygląda to bardzo elegancko. Słuchajcie, elegancko. Ładnie się blenduje. Też się dobrze doblendowuje do tego bronzera. On ma kremową formułę, przez co też ładnie, tak jakby leży trochę błyszcząc na policzkach. Co prawda nie ma w sobie żadnych drobinek, ale daje taki efekt glow na policzkach właśnie przez to, że formuła jest kremowa. Tutaj rzeczywiście zdecydowanie lepiej to wszystko wygląda, jeżeli nie ma pudrowego wykończenia na policzkach. Już gotowa do podsumowania odcinka. Zanim jeszcze powiem, o co chodzi z tym podkładem i tym zwrotem akcji, jeśli chodzi o moją ocenę tego podkładu, to jeszcze dodam tylko, że dołożyłam sobie różu z Sephory, mój ukochany róż z Sephory, który polecam, numer 04, on ma takie fajne, świetliste wykończenie. Teraz dopiero się dobrze czuję. No i wracamy do podsumowania odcinka. Słuchajcie, moje drogie. Miałam kilka dni na to, żeby sobie jeszcze potestować ten podkład i jednego dnia go nałożyłam bez tego rozjaśniacza.
Chciałam zobaczyć, czy on, jeżeli go rzeczywiście bardzo leciutką warstwą nałożę na całą twarz, czy on mi się jednak nie dopasuje, no bo obietnica tutaj firmy jest, że jest to podkład, który się zaadoptuje kolorystycznie do Twojego kolorytu skóry. Niestety się tak nie stało, ale co w międzyczasie zauważyłam, że skóra już nie wygląda tak ładnie, słuchajcie. Wręcz wygląda matowo i nie jest to wykończenie, które mi odpowiada. I dopiero wtedy kapnęłam się, że to jak skóra wygląda, to nie jest kwestia podkładu, ale to jest kwestia dołożenia tej niewielkiej ilości tego rozjaśniacza, który jest rozjaśniaczem rozświetlającym. I to kombo rzeczywiście daje przepiękny efekt na skórze, mało tego, dosyć długo się na niej utrzymując, natomiast sam podkład jako podkład absolutnie nie. Słuchajcie, wygląda tak mocno matowo. Ja nie lubię takiego wykończenia, szczególnie na skórze, która jest skórą dojrzałą. Więc samego podkładu nie polecam, ale ten duecik jak najbardziej. Nie wiem też do końca, czy ja bym wydała te ponad 7 dych na ten podkład. Nie wiem, musiałabym się mocno zastanowić, dlatego że w tych pieniądzach już ja mogę sobie z drogeryjnych marek naprawdę przebierać i wybierać. Jeśli chodzi o podkłady, to są naprawdę fajne podkłady. No, ten się wyróżnia tym, że to jest podkład w musie, ale to nie jest żadna innowacja, bo te podkłady w musie już kiedyś były. To jest jakby taki trochę powrót. No, ale tak jak mówię, jeżeli sobie możecie pozwolić na jedno i drugie, to jak najbardziej polecam. No i na pewno ten rozjaśniacz rozświetlający to jest coś, co u mnie zostanie na półeczce i myślę, że będę go używała. Tak jak wspominałam wcześniej z tym podkładem i w Saint Laurent mam w tej chwili na twarzy, wygląda to obłędnie, także duże polecanko. Natomiast jeśli chodzi o te produkty w sztyfcie, też nie wzbudziły jakiegoś takiego, wiecie, mocnego zachwytu we mnie. Ja, jeżeli miałabym porównać ten bronzer do na przykład bronzera w sztyfcie NYXa, który uwielbiam, to zdecydowanie wybrałabym ten NYXowy. Bo on jest po prostu, nie wiem, bardziej albo bardziej napigmentowany, łatwiej mi się rozblendowuje. Natomiast tutaj jest to poprawny kosmetyk, ale nie ma takiego, wiecie, szału i wow. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na Instagrama Makeup After 40. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.